Sesja pierwsza, 30 września 2023 roku. Antonina Diagnoza, asystentka Biura Prokuratora Generalnego. Możemy zaczynać. Dlaczego to zrobiłaś? Nie wiem. Próba samobójcza nie bierze się z niczego. Co wtedy czułaś? Strach. Strach przed czym? Przed nim. Co było powodem tego strachu? Gonił mnie z bronią po całym budynku. Wyszłam na dach. Nie wiedziałam, co mam robić. Świadkowie zeznali, że prokuratora Zielińskiego nie było wówczas w tamtym miejscu. Powiedzieli też, cytuję, groziła nam z pistoletu. Powiedziała, że pozabija nas wszystkich, jak nie powiemy, gdzie jest prokurator. Ale on tam był. Biegł za mną. Dobrze. Przejdźmy może teraz do twojego dzieciństwa. Czy występowały u ciebie wcześniej takie skłonności? Jak wyglądały twoje relacje z rodzicami? Czy w twoim domu stosowano przemoc fizyczną bądź psychiczną? Antonina? Jesteś ze mną? Wszystko w porządku? Tak, przepraszam. Tak, zamyśliłam się. Mogę cię prosić o odpowiedź? Nie, nic takiego nie miało miejsca. Posłuchaj. Ja naprawdę rozumiem, że to jest bardzo ciężkie otworzyć się i poruszać takie tematy. Zwłaszcza przed kimś obcym. Ale ja jestem tu dla ciebie. Dobrze, to przejdźmy może teraz do następnego etapu. Będę ci pokazywała rzeczy i powiedz mi proszę, z czym one ci się kojarzą. Sztukę. Mhm. Ten? Wolność. Okej. A ten? Śmierć. Potrzebujesz przerwy? Tak, poproszę. Dobrze, zabiorę to. Strasznie się chłodno zrobiło. Gdybym wiedziała, zabrałabym płaszcz. To co, jesteś gotowa? Tak. To zapraszam. Dobrze, to wróćmy do tematu. Powiedziałaś, że według ciebie w twoim dzieciństwie nie było żadnych traumatycznych przeżyć. A powiedz mi proszę, jak wyglądały twoje relacje romantyczne? Nie pamiętam, to było dawno. Czy twoje związki według ciebie były zdrowe? Tak, wydaje mi się, że tak. Partner nie był agresywny, nie stosował przemocy? Czasem się kłóciliśmy, ale to chyba normalne. Dlatego skręciłaś mu kark? Co? Zapytałam, jak rozwiązywaliście swoje konflikty. Wszystko w porządku? Pójdę zrobić ci herbatę.
Naprawdę myślałaś, że to się może skończyć inaczej?